Siemano, siemano, cały świat jara się Lego Transformersem, który tak od czapy wyskoczył, pojawił się i nagle wszyscy zostali stałą na jego punkcie. Ja idę o zakład, że Chińczyki już dawno mają Transformersy i dzisiaj się temu przyjrzymy. Siemano, klockowe świrusy, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Oczywiście to jest Transformers ten z Lego. Ja mam tą wersję lepszą tego Transformersa, mianowicie czekajcie, zaraz wam pokażę oczywiście którą. Chodziło mi o tego, to jest najlepsza wersja Transformersa z Lego. Oczywiście, o już gdzieś tam znik. Nieważne moi drodzy, mam odpalone tutaj AliExpress, Olaz, Shopee oraz kilka. No po prostu w każdym z tych wyszukiwarek pisałem klocki Transformers i teraz jedziemy moi drodzy według cen. Wyhaczymy sobie kilka ciekawych i zobaczymy w ogóle z czym to się je. Wiadomym jest, że czegoś takiego to absolutnie nie bierzemy na pół, co to w ogóle jest. Nie, Boże, proszę, nie! 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 Czemu to się w ogóle nazywa PC Montessori drewniany robot transfunkcyjny klocki dla dzieci? Jakie klocki? No w sensie... Jest, nie, to jest naprawdę Robocop po roku wiadomo w jakim kraju, albo na Podlasiu, o! Jezu, nie, jakie to jest złe w ogóle, kurde, nie, nie, to pomijmy. Tutaj natomiast taka klasyka trochę, ale to też nie jest Transformer, więc to pomijamy. Szukamy pierwszego konkretnego Transformersa, to też nie będzie Transformer, bo to będą kurde zwykłe plastikowe. Czemu tak Chińczyki nas oszukują, co? Widzicie, to zwykła zabawka, najzwyklejsza w świecie. I po prostu ona się składa, to nie jest w ogóle klocek. Czemu oni to opisują jako klocki? Bagno! No nieważne, szukamy pierwszego autentycznego. I wygląda, że pierwszym takim autentycznym Transformersem będzie... to też nie, ale gdzieś tu mi sekundę temu... Co to jest? Olać to, że to już nie jest klocek, ale musiałem to odpalić. Co to jest? Ej, bawilibyście się takim Transformersem? To jest moje pytanie, czy... Chcecie sobie niszczyć psychikę i dzieciństwo? Ja się nie mówię, no może to jest fajne, ale bardzo wątpię. Tutaj mamy pierwszego, 16 zł, ale to są małe składane w większe, to pomijamy. Tu mamy coś za 19 ziko, czy to jest w ogóle godne uwagi jakkolwiek? Pokaż mi jakiegoś jednego. Okej, okay. Tu już są klocki i faktycznie jak kupimy 3, to składają nam się w jednego dużego. Sami jednak przyznacie, że nie prezentuje się to za zbyt dobrze. 3 takie musimy kupić i wtedy mamy takie coś do złożenia. No przypuszczam, że to nie jest specjalne, jeszcze tam naklejki widniały. Dajcie mi konkretnego Transformersa. Tu o, po raz kolejny. Tu jest coś takie składane, ale to też nie wygląda za dobrze. Bo... no spójrzcie, to w ogóle z tego, to jest też z jakichś dziwnych autek składane. W ogóle co to są za klocki? Dziwaczne, spójrzcie, w ogóle z cyferek składane. O, z cyferek składane. Ma to jakiś zamysł, ma to jakiś sens, ale to jest też za mało klockowe. Nie mówię już znowu o tym. Dajcie mi rasowe klocki tu na oczy me, które składają się w konkretnego Transformersa. No tu, co to jest? Co to jest? Jak to? No nie no, źle wygląda. I czy to się w ogóle... Znaczy, wiecie, ja w ogóle zakładam, że 3/4 z tych Transformersów nie wygląda tak, że my je faktycznie chycimy i sobie je rozłożymy, tak jak prawdziwy Transformers. Tylko trzeba je przebudowywać i tutaj jestem prawie pewny, że dokładnie tak trzeba zrobić. Mogę się srogo mylić, ale nie wyobrażam sobie, bo... No nie pasuje mi to chociażby... No dobra, to może być te gąsienicy musimy ściągnąć. Ale nie wyobrażam sobie tego. Śmieszny w ogóle, bo tutaj ewidentnie jakiś sipek powinien być, to jest taki dziurawy ten Transformers. Ale okej, mamy pierwszego jakkolwiek konkretnego Transformersa. To była pierwsza strona, okej, cały czas jesteśmy na AliExpress. Co to za podzespoły? Co to? Czy podzespoły zmienią mnie w Transformersa, coś takiego? Nie chcę tego, dawajcie mi dalej. Klocki miały być, aha, bo klocki wpisałem i o to chodzi. Jezu, to nie powinno być jakoś... Wiecie, że tutaj jest Toys i Habis, dobra. To są habisy. Teraz jest moje pytanie. Okej, jedziemy moi drodzy dalej. Teraz wysprzęgliło mi cenę. Dobrze, może będzie lepiej. No tutaj coś jakby konkretniej, ale też nie wierzę, że to się ładnie rozkłada. Co się ładnie... No i Ninjago jeszcze tu wskakują. Te są ciekawe, ale... O, bo ten jest bardzo ciekawy.
ale bardzo wątpię, że tak jak mówię, to się porządnie rozkłada. Spójrzcie, no tu ciekawa, ale oczywiście mierzę, że to jest to konstrukcja, która ma stać tylko tak jak ma stać, ale sami przyznacie, coś w sobie ma tym wyglądem. Powiem wam szczerze, 105 zł nie jest tanio, ale coś w sobie ma tym wyglądem. Tutaj mamy to. Niby te koła, niby to wszystko się trzyma. No trzeba by to kupić, ale wydawać 7 dyszek, 8 dyszek nawet, żeby się tak przekonać, czy to działa, czy nie. Troszkę dużo sami przyznacie. Ale gdyby ten wóz się tak rozkładał, to wyglądałoby naprawdę niczego sobie i nie jestem pewny, czy oczywiście mówimy tu wyglądem, nie wolałbym czegoś takiego niż to, co dało nam Lego. To dobre jest. Bo tu naprawdę nie jest, słuchajcie, no to jest dobre, to jest złe, to jest złe, to jest złe. Ale tam przed chwilą przypadku, to też ma w sobie coś intrygującego, kurde, taki nieporadny trochę ten bocik, ale mi się podoba. Na Podlasiu powiedziałbym, mnie to się podoba. Okej, okay. Powiem wam szczerze, nie jest dramatycznie, tu coś dziwnego. Albo inaczej, dziwniejszego, bo dziwne tu jest 3/4 rzeczy, to też jest takie dziwne. Next strona, okej. Okay. Ale czekajcie, no patrzcie jak to... Ale to nie są klocki! Tu to są już takie klocki. Śmieszny też ten bot. Ale jestem w stanie uwierzyć, że on się wywija w dobrego. Czemu to jest... Aha, no tak, to był tak dziwny ten, a wiem, kiedyś się tłumaczyliście. To się może dobrze wywijać. Chociaż nie widzę tu opony, jak on jest postawiony. Dobra, tu jest opona chyba, z tyłu, za tą nogą, chyba. To mogłoby dobrze działać. I tu już będą kopie tamtych. Nie, jeszcze inne kopie. Kurde, 46, można by kupić, może się przekonać, co myślicie? Nie! Tu się cofamy. No tu jakieś ciekawe Transformersy. Przede wszystkim, moi drodzy, no dobre info jest takie, że jest w tym wybierać, prawda? To zacznijmy od tego, jest dobre info. Co tutaj mamy? Co to za te śmieszne Transformerso Pokemony? Transformerso Digimony bardziej. Że się skrzyni zamienia w małpę? No okej, okay. Oryginalnie. Aha, że takiego pudełeczka. Tak, to bardziej ma te Digimony, czy jakby się tam nazywały. Nie, to teraz jeszcze jakaś na zabawka się tak się rozkłada, śmieszna. Wybaczcie mi, nie jestem z zabawkami na bieżąco. Wybaczcie mi. Naprawdę niektóre tu wyglądowo nie są tak... No, oczywiście są też tragiczne. Są też takie, które tu wyglądają źle. To wygląda trochę jak tamto, co oglądałem, mówiłem, że wygląda dobrze, a tu już wygląda gorzej. Teraz pytanie, co jest Real Photo, bo tutaj po prostu tu już wali tandetą z tej miniaturki, nie? A co dopiero jak będzie walić z oryginału? Tym bardziej pójście. Tu ta skala jest nawet taka, no zdecydowanie mniejsza. Nie, to chyba nie byłoby za dobre. To by chyba za dobre nie było, powiem wam szczerze, jak tak się przyglądam. No tu jakiś helikopter. Okej, okay. Oczywiście, kurde, gdyby to wszystko było znacznie taniej, było mi to znacznie prościej kupić i się przekonać. Polis, okej, okay. Polis, no to pokaż polis. Niby coś takiego... Strasznie zaplejtowane, zmienia się w coś takiego. Nie wierzę. Nie wierzę za bardzo, to jest zaplejtowane, żebym w to uwierzył. Komu minister wciska szkity? Proszę, Transformers Duplo. To jest coś, czego świat potrzebuje. Zdecydowanie, moi drodzy. Transformers Duplo. Temu już możemy zamknąć. Kupujemy kilka podrobionych, no bo to niebieskie jest stricte podrobione chyba z Lego. I zamieniamy to w coś takiego. W ogóle, ale fajnie wykorzystane oczy, to na pewno. Fajnie wykorzystane oczy. A, no i dobra, mniej więcej tyle? Mniej więcej tyle, ale pamiętajmy, że... no ale jesteśmy minimalnie może nie obrażeni, ale jest gorsze, kurczę. No tutaj znowu takie coś jeszcze. Shop jest ostatnio tym lepszym sklepem. Na przykład tutaj możecie kupić coś śmiesznego, widziałem. A, coś takiego. Ej, naprawdę? Dobra, nie to, bo tam jeszcze Allegro chciałem, ale na Allegro to oczywiście jest to samo, tylko dużo drożej. Natomiast bardzo ciekawi mnie ten produkt. W ogóle spójrzcie, z 59 zł, nie? 59 zł. Ile? Ta. Na 8,50. Bardzo przypuszczam mocno, to jest syf, jakiego świat nie widział, bo po pierwsze to jest oczywiście lepiej, no. Ale to na pewno się tak ładnie, chociaż no tu mamy, kurde, jakieś zginacze, że niby. A może by to kupić, kurczę? Czy w zakupach za 10 zł macie darmową dostawę? Kurczę, a może by to... Jak to wygląda rozłożone? Śmiesznie, no śmiesznie. Kurde, chyba kupię.
Zostawiam zakładkę, bo chyba na to się skuszę. I przetestujemy. Szkoda, że przyjdzie na tyle późno, że już Transformersy już będą dawno tematem, wiecie, przeżartym przez algorytmy i nic już się tam nie będzie dobrze wyświetlało. Tutaj macie kolejnego ciekawego, absolutnie Transformersa. Szanie, co tam patrzysz? Szanie się patrzy dziwnie w telewizor, jakby coś w nim leciało. A nie leci. Co? Że niby to jest ewidentnie mikroskala, nie? I nagle z tej mikroskali coś takiego... Nie. Przypuszczam, że to jest i. Czytaj. I pojazd i to. Naraz. Bo nie chcę mi się wierzyć na wersję, ale 20 zł to ja nie dam, żeby się przekonać. Aż tak fajne nie są. Natomiast idę o zakład, że to wygląda mniej więcej tak. Tutaj ciekawe też Transformersy. Okej, tego się jeszcze przyjrzymy. Okej, no tutaj mamy nie Transformersy. Zdecydowanie nie transformerowe. No i z czym się tu spotykamy jeszcze super. Plants vs. Zombies, nie? No to na pewno nie jest transformerowe. Tu jakby stricte Speed Champions przerobiony. Więc patrzymy, moi drodzy, z czym się tu spotykamy. I już wam pokazuję. 35 zł. No, takie, ale to samo. Miniatura jest dodatkowo, albo miniatura może się w to zmieniać. Aha, dobra, inaczej. Przypuszczam, że kupujecie te 3. Albo nawet te 4 i z tych 4 budujecie jednego tego dużego. Jak wiemy, to nigdy nie jest dobre. No, taki mały przebuduje się w małego. Ale nie wygląda to źle, powiem wam szczerze. W sensie wygląda intrygująco. 35 zł. Przestało wyglądać intrygująco w tej sekundzie. I tu auto ewidentnie ze Speed Championsów podrabiane. Ale powstaje z niego coś konkretnego. Ale z dwóch, przypuszczam. Nie ma opcji, bo oczywiście... W sensie wiadomo, trzeba przebudować, bo nie ma opcji, żeby z czegoś takiego zrobiło się coś takiego. Nie ma najmniejszych. Najmniej szuteńkich. I tutaj to samo, ewidentnie. To nawet widać po kłopakach, po wszystkim raczej. Jeszcze podróbka naklejki. Musimy kupić dwa zestawy i one pewnie łączą się w jedno. Chyba się mylę, ale o 60... Co? 140 zł? Ludzie drodzy. Co wy chcecie sprzedać? Komu? Komu minister wciska szkity, chciałoby się rzec? Czy jak inne teksty, które śpiewał poeta, moi drodzy? No cóż, tak czy siak. Chodziło mi o to, żeby zobaczyć i powiem wam szczerze, jestem oczywiście w pełni usatysfakcjonowany. Spodziewałem się, że Chińczyki oczywiście Transformersów mają. To zrozumiałe. Znacznie więcej. No i mają, moi drodzy. Mają nawet dinozaury, które zmieniają się w auta. Dinomersy. Ale 207 zł, sorry, gdyby to była jakość Kobi. Gdyby ktoś z was przyszedł i powiedział mi, to jest jakość Kobi. Albo jakość, no chociażby Playtime. Nie, dobra, Playtime'u za drogo. Jak to się nazywało? Elefanty te klocki, tak. No to kurde, no, rozważyłbym. Ale za 200 zł, niewiadomy kloc, niewiadomy jakości. Też z ciekawości, bo ostatnio miałem samolot z Kobi. No a to też coś niby konkurencyjnego. Kusi, zobaczymy. Moi drodzy, zobaczymy też, jak będzie przyszłość w LEGO wyglądała Transformersów, bo jeżeli ten się sprzeda, to oczywistym jest, że będą kolejne powstawały. Pożyjemy, zobaczymy. A dzisiaj zobaczymy, czy zostawicie mi suba. Tak, chciałem sobie na luźno się taki odcinek. Przejrzeliśmy Transformersy, trochę się pośmialiśmy. No i cudownie. Dzięki, że byliście. Zobaczymy wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!